Gmina Deszczno położona jest w zachodniej Polsce w województwie lubuskim. Jej cały obszar mieści się w szerokiej pradolinie rzecznej. Od północy i od wschodu oblewana jest wodami rzeki Warty. Gmina Deszczno. Dziś miejsce przyjazne inwestorom, przez które przebiega droga ekspresowa S3. Jednak niegdyś przebiegał przez jej obszar ważny europejski szlak komunikacyjny, gdzie kluczową rolę odgrywała rzeka Warta. Dzięki temu posiada ona bogatą historię osadnictwa. Najważniejsze aspekty tej historii, niezwykłe w skali Polski i Europy, zaprezentujemy w tym filmie. Przedstawimy je w sposób chronologiczny, rozpoczynając od epoki lodowcowej, a kończąc na czasach współczesnych. Zobaczymy skamieniałości wymarłych zwierząt znalezione na terenie gminy i pokażemy ich rekonstrukcje wykonane specjalnie na potrzeby filmu. Przedstawimy eksponaty pochodzące z epoki kamienia i epoki metali, w tym unikalne znalezisko w skali Europy. Dowiemy się ciekawych rzeczy o lokalnym, tajemniczym grodzie Słowian oraz pokażemy jego nową wizualizację. Na koniec omówimy osadnictwo niemieckie na ziemi deszczeńskiej, trwające od średniowiecza aż do roku 1945. Ocalenie od zapomnienia lokalnej historii i dbałość o zabytki jest ważnym zadaniem realizowanym przez władze gminy. Gmina Deszczno to wyjątkowe miejsce na terenie naszego kraju. W żadnym innym samorządzie nie ma tak wiele stanowisk archeologicznych. Staramy się o to na terenie naszej gminy, aby zabytki odzyskały dawny blask. Między innymi w tej chwili trwają prace remontowe w kościołach w Ulimiu, w Boleminie, w Ciecierzycach, w Deszcznie. Inwentaryzacja badań archeologicznych będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych, również osób przybywających na terenie naszej gminy. Czy to też będą dzieci z wymian językowych, czy też turyści, którzy będą chcieli coś ciekawego zobaczyć. Pojawienie się na ziemi wielkich ssaków i ich rozwój przypada na epokę lodowcową, zwaną Pleistocenem, która rozpoczęła się ponad 2,5 miliona lat temu, a zakończyła się około 12 tysięcy lat temu. Znajdujemy się w dolinie rzeki Warty, na obszarze gminy Deszczno. Niegdyś były tu tereny podmokłe, zabagnione oraz trudno dostępne. Jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu w tej części Polski zalegał skandynawski lodowiec. Był to schyłek okresu zwanego Pleistocenem lub epoką lodowcową, która trwała ponad 2,5 miliona lat. W tym czasie pojawiały się wielokrotnie okresy zlodowaceń, tak zwane glacjały, po których następowały ocieplenia, czyli interglacjały. Za koniec epoki lodowcowej uznaje się ustąpienie ostatniego zlodowacenia północnopolskiego, czyli bałtyckiego, które miało miejsce około 12 tysięcy lat temu. Epoka Pleistocenu to era wielkich ssaków, zwanych megafauną. A były to m.in. mamuty i nosorożce włochate, niedźwiedzie jaskiniowe oraz jelenie olbrzymie. W epoce tej pojawiły się również prażubry i tury. W naszej części Europy zwierzęta te charakteryzowały się szczególnie dużymi rozmiarami. Kilkanaście tysięcy lat temu wielkie ssaki zaczęły wymierać. Ustępującej megafaunie towarzyszyli ludzie, którzy są określani przez badaczy pradziejów jako zbieracze i łowcy. Skąd wiemy, że obecny teren gminy Deszczno był kiedyś ostoją wielkich ssaków, przodków współczesnego żubra i przodków bydła domowego? Otóż istnieją dowody na obecność tych niezwykłych zwierząt znalezione właśnie tutaj. Szukamy szczątków prehistorycznych zwierząt, pierwotnych gospodarzy tych ziem. Wiemy, że takie szczątki zostały znalezione na obszarze gminy Deszczno oraz na terenach bezpośrednio z nią sąsiadujących. Zdobyliśmy informację, że skamieniałe fragmenty wymarłych zwierząt znajdują się w pewnym muzeum, położonym w malowniczym miejscu na skraju lasu.
Jesteśmy w sali edukacyjnej Lasów Państwowych w miejscowości Dobrojewo. Dobrojewo położone jest na granicy trzech gmin. Gminy Skwierzyna, gminy Santok oraz gminy Deszczno. Tutaj znajduje się ciekawa kolekcja przyrodnicza oraz zabytki związane z dawnym leśnictwem. Ale nas najbardziej interesują dwa prehistoryczne znaleziska. Potężny możdżeń prażubra, znaleziony na terenie gminy Santok, nieopodal granicy z gminą Deszczno. Pradawny właściciel tego możdżenia nazywany jest również żubrem pierwotnym lub żubrem stepowym. Pomimo, że możdżeń został znaleziony w gminie Santok, to można z całą pewnością stwierdzić, że zwierzęta te przemieszczały się po całym regionie. A więc zamieszkiwały również sąsiedni teren, obecnie należący do gminy Deszczno. Możdżeń prażubra jest naprawdę ogromny, szczególnie kiedy się go ogląda z bliska. Ten skamieniały egzemplarz waży około 5-6 kg. A oto drugi eksponat, możdżeń tura. Ten skamieniały fragment czaszki zwierzęcia został znaleziony w okolicach Borka, w gminie Deszczno. Cechuje się charakterystycznym dla turów spiralnym skręceniem oraz wygięciem w trzech płaszczyznach. W średniowieczu z rogów tura często wykonywano różne ozdoby. Spróbujmy zmierzyć możdżenie. Na początek możdżeń prażubra. Interesuje nas rozmiar maksymalny, dlatego mierzymy po krzywiźnie zewnętrznej możdżenia. 57 cm. Według naukowej literatury największy znaleziony możdżeń prażubra w Polsce liczy 60 cm. Dlatego ten, który tutaj mierzyłem, należy do największych. Zmierzyłem również możdżeń tura. Ma 58 cm długości, bez brakującego wierzchołka. Największy znaleziony w Polsce liczy 84 cm, czyli egzemplarz, który trzymam w rękach, jest średniej wielkości. Zobaczyliśmy więc możdżenie prażubra i tura. Były to jedne z największych zwierząt zamieszkujące nasz region przez wiele tysięcy lat. Możdżenie wraz z pochwą rogową z keratyny tworzyły rogi przytwierdzone do czaszki. A jak wyglądały czaszki tych zwierząt? Zobaczmy rekonstrukcję. Tak wyglądała czaszka żubra pierwotnego, do którego należał możdżeń prezentowany w Muzeum Leśnictwa w siedzibie Lasów Państwowych. Jest masywna. Mierząc odległość między wierzchołkami możdżeni, można ustalić rozstaw rogów. Największy rozstaw rogów żubra pierwotnego, którego czaszka znajduje się w polskich zbiorach, wynosi aż 137 cm. Literatura fachowa podaje, że byki żubra pierwotnego cechowały się dużą zmiennością wielkości rogów, a rogi miały znacznie większe niż współczesne żubry. Czaszka tura ma wyraźnie inny kształt niż czaszka prażubra. Jest wąska i długa, a możdżenie są lekko spiralnie skręcone. W przypadku tego gatunku, podobnie jak u żubra pierwotnego, długość rogów była często różna u poszczególnych samców. Pomimo, że tur był nieco mniejszy od żubra pierwotnego, to jednak zazwyczaj posiadał dłuższe rogi. Mamy już pewność, że w prehistorycznych czasach na terenach obecnie należących do gminy Deszczno żyły wielkie prażubry i tury. Widzieliśmy ich skamieniałe szczątki. Teraz poszukamy więcej informacji o nich. Tym razem jedziemy do Poznania, aby spotkać się z naukowcem, który opowie nam, jak te zwierzęta wyglądały i w jakim środowisku żyły.
Właśnie wchodzę do Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuje dr Jan Śmiłowski. Zamierzam się z nim spotkać i zadać mu kilka pytań. Panie doktorze, chcieliśmy się dowiedzieć, jakie gatunki wielkich ssaków zamieszkiwały północno-wschodnią Europę kilkanaście tysięcy lat temu i wcześniej, czyli w epoce Pleistocenu. Interesują nas przede wszystkim wymarłe zwierzęta z rodziny jeleniowatych oraz wołowatych, które niegdyś zamieszkiwały ziemię lubuską, na przykład gminę Deszczno, czyli miejscowość położoną w pradolinie toruńsko-eberswaldzkiej. Tur. 1627 rok, Puszcza Jaktorowska, mimo ochrony, mimo dekretów królewskich, ostatnia krowa pada, zdycha ze starości w Jaktorowie. I dzisiaj zadajemy sobie pytanie, jakim zwierzęcie był tur? Ono był majestatycznym, dużym. Na pewno tona, byki oczywiście, był dymorfizm płciowy, wspaniałe lirowate rogi. Pytanie, czy był leśny, czy był polny, to jest sprawa otwarta. Na pewno było to dzikie zwierzę, które myśmy uznawali, że było protoplastą bydła domowego. Najbardziej znanym wizerunkiem tura jest rysunek z XIX wieku, którego autorem jest Charles Hamilton Smith. Oficer brytyjskiego wojska, artysta i przyrodnik. Skopiował on sylwetkę zwierzęcia z oryginalnej ryciny, pochodzącej z XVI wieku. Nasuwa się pytanie, jak tur mógł wyglądać naprawdę? Wykonaliśmy rekonstrukcję na podstawie szczegółowych opisów zwierzęcia oraz analizy zdjęć jego szkieletów. Dojrzały byk tura uzyskiwał czarną barwę w wieku 6 lub 7 lat. Był potężny. Osobniki żyjące w Europie Środkowej osiągały największe rozmiary. Wysokość mierzona w kłębie przekraczała 180 cm. Ciężar ciała dochodził do 1000 kg. Niektóre źródła podają, że tur dorastał nawet do wysokości 190 cm w kłębie. Prawdziwą potęgę byka tura widać dopiero w porównaniu z dorosłym człowiekiem. U turów występował wyraźny dymorfizm płciowy, czyli różnica między samcem a samicą. Ten dymorfizm płciowy się zaznacza w dwóch aspektach. Przede wszystkim rogi, to są pustoroste, potężne samiec lirowate i drugie to wielkość. Wiadomo, że samiec jest zawsze większy, osiąga maksymalne biomasę, u nas u żubra do 1000 kg, u tura też 1000 kg, u dzikiego jaka też 1000 kg, natomiast krowa u akurat tura była jaśniejsza. Te rysunki naskalne, które się zachowały, pokazują, że on był ciemniejszy, był szaro-grafitowo-czarny w różnych partiach swojego korpusu. Natomiast to, co nam się udało tworzyć, to co głównie dr Łukaszewicz wydał taką monografię o turze, twierdził, że krowa była na pewno mniejsza, brązowo-brunatnawa, ale ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nigdy nie widziałem skóry tura. Porównanie samca tura do byka bydła domowego, hodowanego współcześnie, ukazuje wyraźną różnicę w wielkości i budowie ciała. Tur był znacznie wyższy, posiadał większą głowę i potężne rogi. W bliskim sąsiedztwie tura żył żubr pierwotny, nazywany prażubrem. Oto rekonstrukcja jego wizerunku. Był nieco większy i cięższy od tura. Jego masa osiągała 1200 kg, a wysokość w kłębie przekraczała 2 metry. Prażubr, bizon priscus. Bardzo dobre pytanie, czy on jest protoplastą żubra. Domniemam, że gdyby mocno popracować na temat bizon priscus, tego jeszcze nie wiemy, dał początek współczesnym żubrom.
Podobnie jak w przypadku tura, majestat i potęgę żubra pierwotnego widać w porównaniu z dorosłym człowiekiem. Ciekawie wypada porównanie żubra współczesnego z jego protoplastą, żubrem pierwotnym. Największe żyjące obecnie żubry osiągają wysokość 180 cm w kłębie, przy maksymalnej masie ciała około 900 kg. Natomiast żubr pierwotny według literatury naukowej był o 10% większy. Jego rogi znacznie przewyższały wielkością rogi współczesnych żubrów. Niezwykle ciekawych rewelacji dostarczyły wyniki badań genetycznych przeprowadzonych na żubrach europejskich w 2016 roku. Otóż stwierdzono, że żubr współczesny jest prawdopodobnie potomkiem krzyżówek powstałych w wyniku hybrydyzacji pomiędzy żubrem pierwotnym i turem. W obecnie żyjących żubrach wykryto około 10% materiału genetycznego tura. Mnie fascynowały mamuty, ale Państwo doskonale wiecie, że na mamuta polował Neandertalczyk. Jak on to robił? Nikt nie wie, dlatego że to był potężny krewniak słonia, ale w tym czasie były tygrysy szablastozębne, były niedźwiedzie jaskiniowe i był oczywiście wspaniały jeleń olbrzymi. To był gatunek, który bezpowrotnie wyginął w przyrodzie. Nie mamy do końca teorii dlaczego, ale znajdujemy wykopaliska. Ja tu w naszym muzeum mamy wspaniały dar prezydenta Mościckiego, pochodzący z Irlandii, z okolicach Dublina. Prezydent Mościcki był honorowym doktorem Uniwersytetu Poznańskiego Wydziału Rolniczo-Leśnego i w ramach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które było taką wszechnicą za czasów pruskich, uznał, że przyjeżdżając do Poznania, podarował nam ten wspaniały okaz. Szczątki jelenia olbrzymiego znajdowane są na terenie całej Polski. Ilustracja przedstawia wykonaną przez nas rekonstrukcję wizerunku zwierzęcia. Gatunek ten był jednym z największych jeleniowatych zamieszkujących kiedykolwiek ziemię. Osiągał wysokość ponad 2 metry w kłębie i wagę dochodzącą do 600 kg. Najbardziej imponującą cechą było jego poroże o rozpiętości blisko 4 metrów i wadze 40 kg. Jelenie olbrzymie wraz z turami i żubrami pierwotnymi żyły na terenie Europy Środkowej jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu. Znalezienie szczątków jelenia olbrzymiego na obszarze gminy Deszczno wydaje się być tylko kwestią czasu. Epoki kamienia i metali trwały tysiące lat, najdłużej w dziejach ludzkości. Kończą się na epoce żelaza w IX wieku naszej ery. Kilkanaście tysięcy lat temu, pod koniec ery Wielkich Saków, na skutek ocieplenia klimatu, z terenów Europy Środkowej stopniowo zaczął wycofywać się lodowiec kontynentalny. Proces ten umożliwił napływ z południa ludzi z kręgu kultury epoki kamienia. Ludzie ci zasiedlili również tereny obecnej Polski. Należy dodać, że w tym czasie w Europie królowały jeszcze wielkie ssaki, takie jak prażubry i tury, na które ci ludzie, nasi przodkowie, z pewnością polowali. Epoka kamienia. To jeden z okresów w pradziejach ludzkości, nazwany tak po raz pierwszy przez Wedela Simonsena, duńskiego historyka. W latach 1813-1816 ustanowił on regułę periodyzacji dziejów, polegającą na podzieleniu historii człowieka na trzy epoki. Epokę kamienia, epokę brązu i epokę żelaza. W pierwszej z tych epok ludzie wytwarzali narzędzia z kamienia. Takie na przykład jak ta oto replika siekierki kamiennej. Takie siekierki mogły być z powodzeniem wykorzystywane również w kolejnych epokach, na przykład w epoce brązu. Na obszarze gminy Deszczno archeolodzy znaleźli wiele ciekawych artefaktów ze wspomnianych przeze mnie epok. Świadczy to o bardzo wczesnym osadnictwie na tym terenie. Epoka kamienia w Deszcznie i okolicy bliskiej Deszczna mogła się rozpocząć około
12-11 tysięcy lat temu, po wycofaniu się ostatniego lodowca. Niemniej przypuszczam, co jest dosyć prawdopodobne, że pod zwałami polodowcowymi, szczególnie na północ od Deszczna, zaraz po przekroczeniu Warty, możemy znaleźć w przyszłości ślady naszego praprzodka, czyli Neandertalczyka. Możemy się domyślać, że na terenie gminy Deszczno przebywały grupy zajmujące się łowiectwem, zbieractwem, kultury archeologiczne związane z najstarszymi epoki kamienia. Z terenu gminy Deszczno pochodzi kilkanaście zabytków krzemiennych i kamiennych. Na wyróżnienie zasługuje kilka grotów krzemiennych, nóż krzemienny, skrobacze. W tej chwili są mi znane znaleziska pojedyncze narzędzi, siekierki krzemienne, siekierki kamienne, toporki kamienne, ba nawet jest znany sztylet krzemienny, znaleziony na przedmieściach Gorzowa, dokładnie na Zieleńcu, ale to niejako z pogranicza gminy miasta Gorzowa i gminy Deszczno. Kolejnym epizodem osadniczym, już bardzo dobrze zauważalnym, jak i dobrze rozpoznanym z terenu gminy Deszczno, jest epoka brązu, a zwłaszcza osadnictwo ludności kultury łużyckiej, zauważalne w szczególny sposób w całej szeroko pojętej Dolinie Dolnej Warty. Bardzo bogate osadnictwo przekłada się na dużą ilość osad, z których wiele zostało przebadanych. Takim wyróżnikiem kultury łużyckiej są cmentarzyska ciałopalne. Bliżej zostało rozpoznane cmentarzysko Zborka. Z tego cmentarzyska pochodzi popielnica i kilka przystawek grobowych pozyskanych w trakcie badań prowadzonych jeszcze w latach 50. Zazwyczaj duże naczynia znajdowane w grobach łużyckich są popielnicami, czyli naczyniami, w których przechowywano kości ludzkie. Dookoła popielnicy w wielu przypadkach w grobach do grobów wkładano tak zwane przystawki grobowe, mniejsze naczynia. Ja nie wiem, czy nie można by nazwać Deszczna i jego najbliższej okolice za jedno z najbardziej bogatych właśnie w odkrycia przedmiotów z epoki brązu i z wczesnej epoki żelaza. Kultura łużycka, czyli pełna epoka brązu, jest również reprezentowana w szczególny sposób przez zabytki metalowe, zabytki brązowe. Z terenu gminy Deszczno nawet w ciągu ostatnich lat zostało pozyskanych kilka ciekawszych skarbów brązowych. Najsłynniejszym znaleziskiem ostatnich lat z epoki brązu jest tak zwany skarb z Deszczna, odkryty na okolicznych polach przez Michała Plutę w 2012 roku. Mi udało się znaleźć skarb brązowy.
kultury łużyckiej, datowane mniej więcej na 700 do 900 lat przed naszą erą. Skarb brązowy zawierał 20 elementów, w którym były bransolety, noże, siekiery. Do tego bardzo, bardzo ciekawą rzeczą były szerpy, które były ostre. W skarbie z samego Deszna zresztą wystąpiły siekierki, sierpiki i kilka innych przedmiotów brązowych. Przeważnie, jakby to nie nazwać, no, trzeba to nazwać biżuterią, bodajże naszyjniki. Natomiast to nie są rzeczy, które występują rzadko. Ciekawszą rzeczą jest to, że udało się uchwycić kontekst skarbu w postaci naczynia ceramicznego, w którym depozyt został schowany w ziemi. Deszczno zajmuje czołowe miejsce w regionie Dolnej Warty i Noteci pod względem liczby znalezionych monet antycznych i średniowiecznych. Jednym z poszukiwaczy takich monet jest mieszkaniec Deszczna Jakub Łybek. Pierwszą, którą znalazłem, był denar Trajana. Około 110 roku naszej ery został wybity. Najmłodsza denar Karakali, około 200 roku. Ciekawostką jest to, że część z tych monet miała patynę ogniową, czyli zostały złożone z ciałem do grobu i ciało zostało spalone. Wszystkie pochodzą z Mennicy w Rzymie. Okres ich od II do III wieku naszej ery powstania, aczkolwiek podejrzewam, że napłynęły na nasze tereny trochę później. Niektórzy to określają jako wpływy rzymskie, niektórzy określają to jako wędrówki ludów. Na obszarze gminy Deszczno bardzo często znajdowane są monety arabskie. Monety arabskie funkcjonują dwie nazwy, dirhem lub dirham. Te monety, które zostały znalezione przeze mnie, zostały wybite na przełomie 8 i 9 wieku. W odróżnieniu od rzymskich denarów, gdzie część z nich jest ze stopu srebra z brązem lub brąz posrebrzany, tak tutaj w przypadku dirhemów mówimy o czystym srebrze. Są one datowane z IX wieku, ale raczej, i to z naciskiem na to słowo, raczej one zostały zgubione na terenie Deszczna w wieku X. One napływały ze wschodu, przypuszczalnie pośrednikami były tu ludy germańskie, w tym przypadku konkretnie wikingowie, a więc wojownicy wywodzący się z terenów Skandynawii, włącznie z obecną Jutlandią, czyli Danią, którzy pośredniczyli w przywożeniu znad terenu Wołgi te dirhemy arabskie. Słowianie to grupa ludów indoeuropejskich zamieszkująca we wczesnym średniowieczu tereny obecnej Polski. Pozostawili po sobie ślady osadnictwa, między innymi w postaci grodzisk. Najprawdopodobniej plemiona słowiańskie przybyły do Europy Środkowej podczas wędrówki ludów trwającej od IV do VII wieku naszej ery. Pierwsze świadectwa pisane przedstawiają Słowian w Europie Środkowej jako lud nowy, zupełnie nieznany o zadziwiających obyczajach. Ślady po osadnictwie słowiańskim znajdywane są również na terenie całej gminy Deszczno. Na ziemiach tych
Osadnicy słowiańscy żyli w rodowych grupach, plemionach, skupiających się wokół niewielkich grodów, w których znajdowały się lokalne ośrodki władzy. Jestem w miejscu, które na starych niemieckich mapach nazywane jest jako Räuberberg, czyli Zbójecka Góra. Teren ten należy do wsi Glinnik. Deszczno znajduje się około 2 km na wschód w linii prostej. Zbójecka Góra. Dlaczego taka nazwa? Otóż w tym miejscu, według legendy, miał swoją siedzibę średniowieczny rycerz grabieżca, który ukrywał tutaj zrabowane przez siebie kosztowności. W tym miejscu w roku 2011 wykonano wstępne badania archeologiczne pod kierunkiem dr Kingi Zamelskiej-Mączak. Podczas eksploracji Zbójeckiej Góry odkryto ślady istnienia wczesnośredniowiecznego grodu Słowian. Analiza tego miejsca pokazuje, że jest to niewielkie wzgórze o powierzchni około kilku tysięcy metrów kwadratowych, otoczone od południa terenem podmokłym. Archeolodzy potwierdzają, że w okresie wczesnego średniowiecza były tu rozległe bagna i rozlewiska. Właśnie takie miejsca, mieszczące się na wyniesieniu terenowym, były wybierane przez Słowian w celu posadowienia tam grodu, a mokradła i bagna utrudniały dostęp do grodu wrogom. Zatem dowiedzmy się czegoś o słowiańskim grodzie, którego ślady tutaj odkryto. Żeby zdobyć informacje na temat grodu w Glinniku, musiałem ponownie udać się do Poznania, do Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, przed którym właśnie stoję. Tu pracuje nasz ekspert, pani dr Kinga Zamelska-Mączak, która prowadziła badania archeologiczne na terenie grodziska. Pani doktor, kierowała pani badaniami archeologicznymi na grodzisku, które znajduje się w okolicy wsi Glinnik na terenie gminy Deszczno. Były to badania sondażowe. Co możemy powiedzieć o odkrytym tam grodzie? Wczesnośredniowieczne grodzisko w Glinniku położone jest w Kotlinie Gorzowskiej, która stanowi część pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. To jest stara polodowcowa pradolina, którą odpływały wody lodowca. I grodzisko też jest ulokowane na dnie tej pradoliny. Miejscami znajdowały się takie piaszczyste wyniesienia, które stanowiły takie bardziej suche obszary, które właśnie nadawały się na zasiedlenie. Osiedle zostało założone na takim wyniesieniu piaszczystym, otoczonym najprawdopodobniej wodą. Do dziś zresztą część tego stanowiska sąsiaduje z takimi podmokłymi terenami, ale takie osiedla zakładano na takim wyniesieniu, aby po prostu było to bezpieczniejsze i stwarzało możliwości, warunki do życia i do takiego trwałego zamieszkania. Właśnie takie piaszczyste wyniesienia otoczone wodą. Możemy powiedzieć, że jest to wiek IX, że to zasiedlone było to miejsce w wieku IX z takim naciskiem raczej nawet na pierwszą połowę IX wieku. W trakcie badań archeologicznych na grodzisku znaleźliśmy sporą artefaktów związanych przede wszystkim z życiem codziennym ówczesnych mieszkańców. Najliczniejszą kategorią są oczywiście naczynia gliniane, fragmenty naczyń. Dominowały wówczas naczynia wyrabiane już na kole, częściowo obtaczane. Oprócz fragmentów naczyń znaleźliśmy również fragmenty prażnicy. Są to takie dość duże, płaskie naczynia w formie takiej tacy z wyższymi brzegami. I te naczynia, te pojemniki służyły do wyprażania zboża. Mieliśmy też fragmenty prześlików, ale też oprawka do noża. To są takie wykonane z poroża lub z kości, takie szerokie krążki, obrączki, które mocowały, jakby łączyły rękojeść z ostrzem noża.
Oprócz tego też bardzo powszechnym narzędziem używanym właśnie przez w życiu codziennym przez mieszkańców były też szydła z kości czy z poroża. I takie szydło jedno bardzo ładnie wykonane, a wyjątkowo znaleziono też właśnie w nawarstwieniach kulturowych Grodziska. Ciekawostką jest grocik krzemienny. Wprawdzie on nie pochodzi z czasów wczesnego średniowiecza. Grocik określony został jako chronologia jego została określona na epokę kamienia mezolit. Jest to grocik, który znajdował się w warstwach ziemi, które przysypywały konstrukcje drewniane wału. W trakcie badań archeologicznych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Gliniku odsłoniliśmy fragmenty obwałowań oraz obiekty o charakterze mieszkalnym. Obwałowania wykonane były w konstrukcji drewniano-ziemnej. I ten wał mógł mieć około 10-12 metrów u podstawy szerokości. Natomiast i otaczał właśnie całe to osiedle, z tym, że nie był on, nie tworzył jakby zamkniętej struktury, gdyż miał taki charakter podkowy. Pewien odcinek był otwarty. I to otwarcie znajdowało się od strony obecnie jeszcze terenu podmokłego, czyli tam, gdzie była woda, gdzie był wyższy poziom wody, mokradła, właśnie ten wał nie był zamknięty. Być może znajdowały się tam jakieś pomosty też. Natomiast wewnątrz znaleźliśmy fragmenty obiektów. Były to obiekty zagłębione w ziemi, o charakterze takich półziemianek, które były rozlokowane wzdłuż tej wewnątrz, wzdłuż linii wału wewnętrznej. Majdan natomiast, czyli ta część centralna grodu, była pusta. Była pustym placem mieszkańcy. Czym się zajmowali? No, możemy tylko powiedzieć, że te dotychczasowe badania wskazują, że uprawiali ziemię, hodowali zwierzęta i takie też pozostałości właśnie mamy, które świadczą. Być może zajmowali się zapewne też polowaniem i rybołówstwem, bo w tym środowisku, w którym mieszkali, to ryby też były bardzo ważnym składnikiem diety ówczesnych mieszkańców. Natomiast sam gród w Gliniku, jego rola nie ograniczała się tylko do tego jednego miejsca, ale zazwyczaj takie ośrodki stanowiły pewien taki punkt węzłowy o charakterze takiego centrum dla społeczności zamieszkującej cały teren okoliczny. Gród w Gliniku nie funkcjonował dość długo. Nasze badania wskazują, że właściwie tylko w IX wieku i tak naprawdę trudno nam w tej chwili wskazać, co było powodem jego opuszczenia. Gród w Gliniku nie był jedynym tego typu ośrodkiem na tym obszarze właśnie w wieku IX. Też z tego samego czasu pochodzi osiedle w Santoku, założone w drugiej połowie VIII wieku, które w końcu IX wieku właściwie zmieniło swoją formę i stało się grodem, zostało obwarowane i stało się właśnie takim grodem. Natomiast Glinik funkcjonował dużo krócej, nie rozwinął się później jakby i ta jego historia się dość szybko skończyła. Natomiast Santok rozwijał się kilkaset lat i jego rola w regionie stała się taką rolą bardzo istotną i właściwie do XV wieku był takim ważnym punktem w tej strefie właśnie na rubieżach Wielkopolski. On znajdował się u zbiegu dwóch ważnych rzek, które zapewniały mu nie tylko lokalne dobre połączenia, ale przede wszystkim międzyregionalne. Obecność osadników niemieckich na ziemi deszczańskiej to czas od średniowiecza do roku 1945, kiedy zakończyła się II wojna światowa. Przez kilka ostatnich wieków tereny ziemi lubuskiej, w tym obszar gminy Deszno, był zasiedlany, zamieszkiwany przez osadników niemieckich. Właśnie poszukujemy jakichś dowodów na obecność tych ludzi tutaj. Jestem w niewielkiej miejscowości Łagodzin. Od miejscowej ludności dowiedziałem się, że w pobliżu znajdują się pozostałości po starym niemieckim ewangelickim cmentarzu. Postaram się znaleźć to miejsce.
Jesteśmy na miejscu. Niełatwo było tutaj trafić. Miejsce jest oznakowane i ogrodzone. To chyba jedyny nagrobek z tak czytelnym napisem, który tutaj znaleźliśmy. Spróbujmy odczytać informację. Hulda i Marta to dziewczynki tu pochowane. Obie urodziły się w tym samym dniu, 30 marca 1888 roku. Prawdopodobnie były to bliźnięta. Hulda zmarła 15 kwietnia, a Marta 13 czerwca tego samego roku, w którym się urodziły, w 1888. A więc pierwsza żyła tylko pół miesiąca, a druga 2,5 miesiąca. Podobnych pozostałości po niemieckich osadnikach jest więcej na terenie gminy Deszczno. Niemiecka ludność zaczęła intensywnie zasiedlać tutejsze ziemie już od XIII wieku, kiedy ziemia lubuska, zamieszkiwana przez Słowian, została przejęta przez Brandenburgię. Niemcy przebywali tutaj aż do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku. Ostatnich wysiedlono w 1950 roku. Obecny teren gminy Deszczno trzeba widzieć w kontekście nieco szerszym, ponieważ mamy do czynienia z pograniczem. Klasycznym pograniczem, o którym dzisiaj trochę już zapomnieliśmy, albo nawet może często po prostu o nim w ogóle nie wiemy, czy nie wiedzieliśmy. Mianowicie mamy do czynienia z obszarem styku z jednej strony Kasztelanii Santockiej, Kasztelanii Międzyrzeckiej i ziemi lubuskiej. To tutaj te jakby trzy duże jednostki terytorialne, administracyjne, państwowe, należące do państwa polskiego, się stykały i tu również następowała jakby ich powolna erozja, a w efekcie czego tutaj na arenę dziejów wkracza nam Marchia Brandenburska i wkracza nam już zachodni sąsiad, który przez długi, długi czas tu właśnie, bezpośrednio na terenie obecnej gminy Deszczno, będzie graniczył z państwem polskim. To Borek był tą miejscowością graniczną, ponieważ Wartą przebiegała granica, to Brzozowiec był ostatnią miejscowością w Brandenburgii, patrząc z punktu widzenia szlaku, który łączył właśnie północ z południem, czyli gminę obecną Deszczno trzeba widzieć również właśnie w takim bilateralnym, nawet prawie że międzynarodowym kontekście, nie tylko właśnie miejscowości, szeregu miejscowości rolniczych, czy miejscowości, które stanowiły pewnego rodzaju zaplecze gospodarcze miasta, bo przecież poprzez fakt przynależności formalnej wsi do własności miejskiej nad tymi wsiami, no były takim dosłownie spichlerzem czy rezerwuarem. Co zresztą później też w ciekawy sposób przerodziło się w kolejny fenomen, a ten akurat jest trwający do dzisiaj, czyli zagłębie drobiarskie. Tutaj no rozpowszechniła się hodowla drobiu, może tego bardziej dzisiaj nieznanego powszechnie na naszych stołach, czyli kaczek, gęsi. Te duże stada, które tu były hodowane właśnie na tych łąkach warciańskich, później były spożywane na berlińskich stołach, stadami całymi zapędzane do wagonów, stąd rampy przy tutejszych dworcach. Przede wszystkim krajobraz stworzyło nie tylko może to pogranicze i nie tylko te rolnicze wykorzystanie, ale wielka akcja melioracyjna, wiek XVIII, kiedy państwo pruskie postanawia urosnąć dzięki melioracji właśnie takich obszarów jak no, szereg dzisiejszych osad gminy Deszczno, kolonii, które powstawały na terenach osuszanych, na terenach w jakiś sposób, nie powiem przywracanych, bo tak naprawdę po raz pierwszy zamieszkiwanych przez ludzi i poddawanych ludzkiej działalności właśnie rolniczej.
to wtedy tutaj w XVIII wieku wzrosła i liczba ludności, i wzrósł też potencjał gospodarczy, można powiedzieć, też całego regionu. Jeden z elementów osadniczych, tych właśnie kolonizacyjnych tego czasu, było to, że przybywali tutaj osadnicy z różnych rejonów, pewnie w części te hasło Olędry czy Holendrzy łączy się faktycznie z miejscem pochodzenia, może bardziej przodków niż tych konkretnych kolonizatorów, ludzi północy, ludzi, którzy potrafili faktycznie walczyć z wodą i wydzierać ląd pod uprawę, ale też i również byli to tak zwani Polacy, mówię tak zwani, ponieważ byli to niemieccy wracający koloniści, ci, którzy kiedyś szli, może też właśnie ich bardziej przodkowie, szli na wschód, kolonizowali bliższe lub dalsze stąd okolice po polskiej stronie, a przyszedł czas w XVIII wieku powrotu i osadzania się z powrotem. Natomiast no, ta trwałość osadnicza od wieku XIII utrzymała się przez średniowiecze i przez epokę nowożytną aż do roku 1405 i ci, którzy tutaj mieszkali do czasu tego już ostatniego wielkiego eksodusu, kiedy niemieccy mieszkańcy, ale też oczywiście etnicznie różnego pochodzenia, ale jako obywatele pokonanie III Rzeszy musieli ten teren opuścić, taka była decyzja czterech mocarstw. I też to oczywiście przeciągnęło się to w czasie, nie wszyscy w 1405, trwało to czasem nieco dłużej. No to oni w momencie, kiedy ten teren opuszczali, faktycznie mogli za siebie patrząc, popatrzeć w wiele wieków trwania tutaj tej struktury osadniczej i tej tradycji i języka i wyznania. To jednak było coś, co na pewno kształtowało ten obszar w sposób trwały i czego do dzisiaj mamy no, świadectwa postaci i domów mieszkalnych, i kościołów, i czasem jeszcze jakichś takich drobniejszych, czy też może mniej zauważanych elementów, jak pomniki, cmentarze. Po II wojnie światowej na tereny gminy Deszczno zaczęli przybywać osadnicy z różnych stron II Rzeczpospolitej, czyli przedwojennej Polski, na przykład z okolic Wilna, Lwowa, Warszawy czy Poznania. W archiwach Urzędu Gminy w Deszcznie do dziś przechowywane są oryginalne dokumenty, na podstawie których przesiedleńcom przyznawano prawa własności do gospodarstw rolnych, budynków, mieszkań i ziemi. Pokazujemy dokumenty z roku 1946. W dokumentach tych możemy znaleźć informacje o specjalności zawodowej tych ludzi. Byli to często rolnicy. Wykazany jest także majątek, z którym przesiedleniec przyjechał na ziemię odzyskane. Na przykład jedna koza i 6 kur. Udokumentowany jest również stan rodzinny przyjezdnego, czyli żyjący członkowie rodziny, którzy razem z nim zajmą nową posiadłość. Ciekawa informacja widnieje na zaświadczeniach przesiedleńczych nakazująca władzom wojskowym i cywilnym ułatwienie osadnikowi przybycie na ziemię odzyskane. Obecni mieszkańcy Deszczna to w dużej części potomkowie repatriantów przybyłych tu w latach powojennych. Felix Hobus pełnił obowiązki pastora w parafii Deszczno przez 40 lat. To właśnie wtedy odkrył jeden z najważniejszych artefaktów starożytnej kultury w Europie Środkowej. Najważniejszą postacią historyczną, która przyczyniła się do rozsławienia gminy Deszczno w świecie naukowym, jest pastor Felix Hobus. Jego historyczne znaleziska zamieszczone są w wielu podręcznikach archeologii w Europie. Za swoją działalność został upamiętniony tablicą zdobiącą Urząd Gminy w Deszcznie. Pastor Felix Hobus, kim był i czym zasłużył się dla gminy Deszczno? Ksiądz Felix Hobus jest postacią dość kluczową dla takiego dosyć ważnego okresu w dziejach Deszczna i całej tej ziemi deszczańskiej. Trafił jako młody, świeżo upieczony adept teologii, jako ksiądz skierowany po prostu nakazem pracy, niejako urzędowym, bo pochodził z Pomorza, więc nie były to jego strony rodzinne. Trafił tutaj do pracy, objął probostwo w Deszcznie i okazał się idealnym kandydatem do takiej właśnie roli. Okazał się dobrym gospodarzem i to jest, myślę, coś, co dzisiaj chyba najłatwiej jest wskazać i zobrazować. Był budowniczym, więc to, co przejął jako administrator, jako ksiądz administrujący, jako proboszcz,
po jego epoce wyglądało zdecydowanie inaczej. Wybudował, wyremontował, doposażył obiekty centralne w miejscowościach, bo kościoły, szkoły, plebania w Karnii, chociażby z takim dobrym przykładem. No, oprócz samych obiektów oczywiście jego zadaniem było wypełnić je życiem, ale oprócz tej działalności szerokiej właśnie, szkolnej, duchownej, miał swoje hobby. Hobus miał hobby, wydeptywał tutaj w czasie wolnym ścieżki, te, które znał z normalnej swojej posługi duchowej, też wiodły go do zupełnie innych celów, mianowicie zainteresowała go historia, ale ta bardzo dawna historia, prehistoria, dokonywał osobiście, a też i starał się śledzić wcześniejsze obce znaleziska tutaj właśnie archeologiczne i sam miał sporo osiągnięcia na tym polu. Efektem tego było to, że ta plebania, na której mieszkał z rodziną, z żoną, z dziećmi, stała się lokalnym muzeum. Jego zbiór stanowił na początku sam w sobie, bo w Deszcznie zgromadzony, najliczniejszy zbiór w tak zwanej ówczesnej Nowej Marchii. Korzystali z niego rozmaici ludzie, ale głównie archeolodzy niemieccy, udostępniał im. Część, o ile mi wiadomo, przekazywał sam Hobus do ówczesnego Städtisches Museum w Landsbergu, czyli Muzeum Miejskiego w Gorzowie, i również do Muzeum Marchijskiego, Märkisches Museum w Berlinie. Jednak najcenniejszym eksponatem z kolekcji pastora Hobusa jest figurka antropomorficzna, którą duchowny znalazł w 1901 roku na cmentarzysku kultury łużyckiej w okolicach Deszczna. Figurka stała w piaszczystej ziemi na głębokości 75 cm z twarzą zwróconą na zachód. Ze wszystkich stron otaczało ją kilka małych garnków, a w pobliżu znajdowała się urna wypełniona kośćmi oraz liczne wazy ustawione w półokręgu. Figurka o kształtach ludzkich z biegiem czasu została nazwana Bożkiem z Deszczna. Hobus słusznie uznał figurkę za najważniejsze swoje odkrycie. Znalezisko szybko zyskało wielką sławę, a o Deszcznie było głośno w całym świecie naukowym. Bożek z Deszczna, jako unikatowy artefakt, zapisał się w najważniejszych podręcznikach archeologii w Europie. Przenieśmy się do okresu kultury łużyckiej kilkaset lat przed naszą erą. Ceramiczna figurka Bożka z Deszczna najprawdopodobniej została ulepiona z gliny w okolicach obecnego Deszczna przez ówczesnego artystę. Przedstawia ona postać w długich szatach, trzymającą naczynie i jest prawdopodobnie personifikacją bóstwa mającego zapewnić zmarłemu ponowne odrodzenie. Kultura łużycka na terenie obecnej Polski trwała około 1000 lat, a figurka Bożka z Deszczna jest dotychczas jedynym w naszym kraju znaleziskiem uznanym przez naukowców, które przedstawia postać ludzką, a które wytworzyła właśnie ta kultura. Bożek z Deszczna, znalezisko z roku bodajże 1901, pozyskane przez pastora Feliksa Hobusa. Pomimo tego, że zachował się dokładny kontekst znaleziska, nie jest znana dokładna lokalizacja grobu, z którego pozyskano figurkę Bożka z Deszczna. Ten sławetny Bożek z Deszczna, figurka ceramiczna, zachowana w całości, przedstawienie postaci ludzkiej z głową przypisywaną wyobrażeniu jakiegoś ptaka. W każdym razie figurka antropomorficzna, pochodząca z
wczesnej epoki żelaza z kultury łużyckiej datowana na okres tak bardzo rozciągliwy, ten okres 700 do 400 lat przed naszą erą. Niestety większość zgromadzonych przez Chłobuca eksponatów archeologicznych została wywieziona do Niemiec lub zaginęła podczas II wojny światowej. Figurka Bożka z Deszna również nie odnalazła się po wojnie. Na szczęście wcześniej wykonano matryce, z których odlano gipsowe repliki figurki. Jak wyglądała figurka z Deszna, wiemy na podstawie zachowanych form odlewniczych dokonanych jeszcze w okresie przedwojennym. Muzeum w Gorzowie dysponuje kopią Bożka z Deszna, wykonaną z matryc przechowywanych w jednym z muzeów berlińskich. Unikatowy Bożek z Deszczyna nie jest jedyną figurką antropomorficzną pozyskaną z terenu gminy Deszczyno. W 1926 roku w Karninie została znaleziona bliźniacza figurka datowana na okres kultury łużyckiej. Znalazcą był uczeń pastora Chłobusa, archeolog Fritz Buchholz. Czy figurka z Karnina jest autentyczna? Wśród naukowców zdania są podzielone, choć nie ma jednoznacznych dowodów na oszustwo. Wiem z publikacji Fritza Buchholza, że figurka niejako bliźniacza do deszczeńskiej, odkryta w Karninie, była pusta, ponieważ została uszkodzona w trakcie badań wykopaliskowych, co by stanowiło poszlaką graniczącą wręcz z dowodem, że figurka z Karnina wcale nie jest jakąś mistyfikacją, jakąś podróbką, ale również figurką oryginalną, tak jak figurka z Deszna. Thank you.